makijaż inspirowany Pawim Okiem, jak widzicie. Jest to makijaż, który wybrałam spośród wielu propozycji, które od Was dostałam pod filmikiem właśnie z rozdaniem. Na końcu oczywiście zdradzę Wam szczęśliwca, który otrzymał ode mnie zestaw kosmetyków firmy Makeup Academy. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać ten letni, przepiękny makijaż, zapraszam na krótki tutorial. Oczywiście pierwszym krokiem jest nałożenie bazy. Bez niej nawet najlepsze cienie mają pod górkę, zwłaszcza w takie upały. Także ja wybrałam kremowy kamuflaż z Catrice, który pięknie się rozprowadza na powiece i trzyma naprawdę wszystkie cienie. Oczywiście dalszym krokiem jest załamanie powieki szarym cieniem Lenka Cosmetic. Cienie tej firmy niezwykle łatwo się blendują i łączą, także jestem ciekawa innych kolorów, ponieważ na razie posiadam tylko 3. Dajcie znać, gdzie można je zdobyć, ponieważ naprawdę cienie są przecudowne, naprawdę jestem nimi oczarowana. Jak widzicie, wszystko ładnie rozcieramy i to jest tylko nasza baza, jeżeli chodzi o załamanie. Kolejnym krokiem jest kredka. Tutaj akurat firma Rimmel Scandalize 007 Gossip Green. Jest to jedna z moich ulubionych kredek właśnie z firmy Rimmel. Zaznaczam takie kocie oko zieloną kredką, ponieważ to będzie stanowiło bazę na moje dalsze cienie. Pięknie, naprawdę pięknie się rozprowadza, ta kredka jest niezwykle miękka. No i oczywiście pamiętam, aby wszystko dobrze rozetrzeć. Dzięki temu uzyskamy oczywiście delikatniejszy efekt i będzie to baza na nasze kolejne kolory, ale oczywiście pędzelek z firmy Urban Decay jest niezwykle ważny. Dalej nakładamy ciemnozielony cień z paletki Sleek Ultra Matte Darks, to jest akurat wersja druga. I delikatnie nakładamy zielony taki butelkowy cień w załamaniu powieki. Dzięki temu jeszcze bardziej wyostrzymy koci kształt i nadamy głębi naszemu spojrzeniu. Na wcześniej przygotowanej bazie, jaką jest kredka firmy Rimmel, naprawdę niezwykle łatwo się blenduje ten cień i nakłada. Przez to dodajemy troszeczkę jeszcze głębi naszemu spojrzeniu. Dalej oczywiście wszystko rozcieramy. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, rozcieranie jest niezwykle ważne, żeby wszystkie kolory ładnie się łączyły. Był to delikatny efekt. No i oczywiście z paletki Trio, to jest opalizujący Trio z firmy PSD, Colorado 239, zaznaczam łuk brwiowy. Cienie są fantastyczne, naprawdę idealnie się nadają właśnie pod łuk brwiowy czy wewnętrzny kącik. Ostatnio coraz częściej sięgam do moich letnich makijaży po paletkę Elf Clutch Palette i tym razem wybrałam przepiękny, ciemno-błękitny kolor i nakładam na centrum powieki. Są to przecudownie opalizujące cienie, które pięknie się ze sobą łączą, bardzo długo trzymają na powiece i przede wszystkim dają taki kontrast. Aby oko nabrało trójwymiarowości, nakładam na granicę błękitnego cienia cudowny turkus z tej samej oczywiście palety. Bardzo ładnie wygląda ten cień, nawet na samej dolnej powiece. Ostatnio miałam w makijażach, jeśli o niego pytało się, właśnie to jest ten cień z paletki Elf Clutch Palette od firmy Elf. Wszystko ładnie rozcieram, tak żeby te cienie ładnie ze sobą przechodziły i nakładam na końcu wewnętrznym kąciku taki piękny złoty kolor, również tej samej palety, także dzisiaj pracujemy głównie na tej palecie, jeżeli chodzi o wybrane kolory do makijażu. I ten cień jest idealnym dopełnieniem, ponieważ bardzo ładnie można go rozblendować i cienie bardzo ładnie przechodzą. I dokładam jeszcze, słuchajcie, zielonego koloru, ponieważ wydaje mi się, że jest troszeczkę go za mało. Dzisiaj nie będę pracować czarnym cieniem, ponieważ wszystko dopełnię eyelinerem. Dlatego chcę jeszcze bardziej pogłębić ten efekt. Dalej oczywiście wszystko rozcieramy ponownie. Możemy, słuchajcie, dołożyć tutaj jakiegoś brązowego cienia, złotego, żeby wszystko rozetrzeć. No i oczywiście czarna kredka na linię wodną, żeby pogłębić efekt. I żeby wszystkie kolory bardzo ładnie ze sobą współgrały. Jest to bardzo miękka kredka właśnie z paletki Mua, którą Wam ostatnio pokazywałam. Jest niezwykle miękka, także przy wyjmowaniu jej z pudełka pamiętajcie, żeby uważać. No i dalej sięgam ponownie po kredkę Rimmel Scandalize i nakładam na dolną powiekę, rozcierając właśnie naszą uprzednio nałożoną czarną kredkę. Następnie dokładam złotego cienia w kąciku zewnętrznym, żeby ładnie rozświetlić spojrzenie. Uwielbiam ten cień w tym kąciku, bardzo ładnie opalizuje. No i naszym dopełnieniem makijażu, jak wcześniej Wam wspominałam, jest eyeliner z firmy Maybelline. Jest to żelowa wersja, black gel eyeliner. Jest to niezwykle
trwały i bardzo dobry eyeliner. Bardzo go lubię, nakładane pędzelki, naprawdę świetnie się rozprowadza. Bardzo często pytały się mnie o moje kocie oko, także dzisiaj Wam pokazuję, jak je robię. No i następnie wycieramy granice, żeby nam tutaj ładnie wszystko wyglądało, żeby przygotować oczywiście oko do nałożenia tuszu. Jest to ostatni krok, który wybrałam w tym makijażu. Tutaj mamy dwie wersje. Evela Extension Volume, Professional Makeup, cudowny tusz i Max Factor 200 kalorii. Jeżeli mowa o podkładzie, to tutaj wybrałam właśnie Revlon Colorstay. Jeżeli nasza cera wymaga większego krycia, to jak najbardziej Wam polecam właśnie ten podkład. Obok Pierre Lena jest to jeden z lepiej kryjących podkładów, które są dostępne w naprawdę dobrej cenie, ponieważ Revlon możemy zdobyć w granicach 40 zł, natomiast Pierre Lena w granicach 25. Także bardzo często je używam w makijażach i naprawdę się świetnie sprawdzają. Ja wybrałam dwa kolory, 150 Buff i 180 Sun Beige. Zmieszałam je razem i taki właśnie, jak widzicie, kolor uzyskałam. Bardzo idealnie. Świetnie współpracuję z moją cerą. W momencie, kiedy podkład dopasowuje nam się do cery, nakładam kamuflaż z Catrice. On jest troszeczkę żółty, natomiast on się później bardzo ładnie wtapia ze skórą i przykrywam nasze drobne niedoskonałości i wszystko razem ładnie pudruję. Tutaj wybrałam, nie pokazałam Wam tego pudru, to jest Pierre Lena. To jest ten właśnie transparentny puder drobno zmielony. Uwielbiam go, jest naprawdę fantastyczny, bardzo ładnie wszystko fiksuje. No i oczywiście nie zabraknie korektora pod oczy. Rzadko używam, ale dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak pięknie rozświetla korektor z Rimmel Wake Me Up w kolorze 010 Ivory. Wszystko ładnie wklepuję i rozprowadzam, żeby nasz makijaż wyglądał jeszcze lepiej. Dziś wybrałam delikatny brązer od ELF i jest to wersja Cool. Sięgam po ten jasny, brązowy cień. Jeden z moich ulubionych brązerów. Jest niezwykle trwały i przede wszystkim jest to fajny, chłodny odcień, który będzie pasował do wielu karnacji. I nakładam go pędzelkiem, teraz Wam powiem, Hakuroha 21. Dalej przechodzę do palety Cueva, Zoiva. Nie wiem, jak Wy na nią mówicie, jest to wersja Sun Powder Palette. Jest niezwykle napigmentowana, także trzeba uważać. Ma bardzo fajny kolor, takie soczyste, brzoskwinie, róże, opalizujące, także ja wybrałam ten piąty cień na górnym rzędzie. Pokażę Wam dzisiaj cień z Sephory, który otrzymałam od jednej z moich widzek. Jest to forma rozświetlacza, także jeżeli szukacie tańszej wersji np. The Balm, Mary Luminizer czy np. MAC, to myślę, że za 40 zł warto sobie sprawić właśnie taki cień. Finałem naszego makijażu jest śminka. Ja wybrałam delikatny odcień o numerze 7 z firmy Makeup Academy, który zresztą jest do wygrania, także macie przy okazji tutaj swatcha. No i oczywiście wszystko utrwalam pudrem, żeby nasza szminka nie spłynęła nam ewentualnie z linii ust. No i tak się, słuchajcie, prezentuje nasz makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piękne pawioko, które naprawdę pasuje do tej właśnie letniej pory. No i co jest do wygrania, słuchajcie? Moją paletkę oraz róż i szminkę wygrała Gajoffa. Twój makijaż mnie bardzo zainspirował, także gratuluję. Oczywiście zgłoszę się do Ciebie, żeby Ci dać nagrodę. Trzymajcie się, kochani. Żegnam Was. No i oczywiście czekam na kolejne rozdania. Pa, pa!